Które z poniższych liczb są niewymierne? Może przypomnę, liczba niewymierna to jest taka, która nie jest wymierna, no a z kolei liczba wymierna to jest iloraz dwóch liczb całkowitych, czyli na przykład 3 drugie, czyli ułamek, prawda? Ułamek 3 drugie, 17 piętnastych, minus 2 ósme, 5 pierwszych, czyli 5, no i tak dalej, prawda? To są wszystko ułamki, czyli liczby wymierne. No dobrze, przejdźmy teraz do naszego zadania. No, zacznijmy może od pi, prawda? Pi to jest, prawda, taka, to jest stosunek, słynna liczba, która wyraża stosunek długości okręgu do średnicy. I to jest 3, 14, 15 zwykle. I potem są te kropki. No i to jest liczba, która też się pojawia we wzorze na pole koła. No i wiemy, że pi jest liczbą niewymierną. Czyli pi to jest liczba niewymierna i te kropki tutaj właśnie to mówią, że to rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe. Żaden tutaj ciąg liczb się nie powtarza systematycznie w tym rozwinięciu. No i takie rozwinięcia to są rozwinięcia liczb niewymiernych, czyli pi jest niewymierne. Przejdźmy teraz do pierwszej liczby. Pierwiastek z 8 przez 2. No, pierwiastek z 8. Trzeba tutaj, jest taki fakt, że pierwiastki z liczb całkowitych, no są albo całkowite, albo niewymierne. No ale tutaj, więc to będzie liczba niewymierna podzielona przez liczbę wymierną i takie liczby są zawsze niewymierne, więc to też będzie liczba niewymierna, ale tutaj może nie musimy wiedzieć, że pierwiastek z 8 jest niewymierny, dlatego że możemy ten pierwiastek z 8 sobie jakoś przybliżyć lepiej, zobaczyć ile to jest, no mianowicie 8 to jest 2 razy 4, no, czyli pierwiastek z 8 to jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 4, czyli to jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 4, na pierwiastek z 4 to jest 2, czyli to jest 2 pierwiastki z 2. Zatem pierwiastek z 8 przez 2 to jest po prostu pierwiastek z 2. Czyli ta liczba, wiemy, że to jest pierwiastek z 2. No i wiemy, że pierwiastek z 2 jest liczbą niewymierną i nawet mamy tutaj jeden z naszych filmów. W jednym z naszych filmów możesz zobaczyć dowód tego, że nie istnieje ułamek, który podniesiony do kwadratu daje nam 2. Czyli to jest liczba niewymierna. Następna, 5,0. No 5,0 to jest po prostu 5. I to jest to samo, co 5 pierwszych. To jest liczba całkowita, no i każda liczba całkowita jest liczbą wymierną. Czyli to jest liczba wymierna. Dalej mamy liczbę 0,325. No to jest oczywiście zapis dziesiętny innego zwykłego ułamka 325 tysięcznych. No i to oczywiście jest to liczba wymierna, iloraz dwóch liczb całkowitych. Czyli to jest liczba wymierna. Dalej mamy takie rozwinięcie dziesiętne 7,777 i 3 kropeczki. To ma symbolizować, że są same siódemki, czyli 7,7. To jest taki przecinek i tu jest w nawiasie 7. No to jest rozwinięcie nieskończone okresowe. No i takie rozwinięcia okresowe to są rozwinięcia liczb wymiernych. Być może bardziej znasz na przykład takie rozwinięcie 0,3333, prawda, czyli 0,3 w okresie. No i pewnie wiesz, że to jest 1/3. Jak wykonujemy to pisemne dzielenie 1 przez 3, próbujemy zapisać jako ułamek dziesiętny, to się nigdy nie kończy, dostajemy same trójki. No i również w jednym z naszych filmów dowodzimy, jak należy rozumieć dokładnie takie rozwinięcie nieskończone okresowe rozwinięcie i dlaczego ono reprezentuje liczbę wymierną. No więc to jest liczba wymierna. No i 8 i 1 druga, no 8 i 1 druga to jest inaczej 17 drugich, więc to oczywiście jest liczba wymierna. Dobrze, czyli z tych wszystkich liczb jedynie dwie pierwsze, mianowicie pi oraz liczba pierwiastek z 8 przez 2, czyli po prostu pierwiastek z 2, jedynie te dwie pierwsze liczby są liczbami niewymiernymi.